Witamy na wideoblogu pod tytułem Energetyka jest prosta. Dziś za pomocą dwóch szklanek soku pomarańczowego, mleka oraz kilku obklejonych papierem pudełek pokażemy, jak w najbliższych latach będzie zachowywała się cena energii elektrycznej. W energetyce wszystko jest proste. Polega na zachowaniu równowagi między produkcją energii elektrycznej w elektrowniach a zużyciem energii przez przemysł i prywatnych konsumentów. Wszystko jest dobrze, dopóki produkcja jest wyższa, która zapewnia nam bezproblemowe pokrycie zużycia. Wówczas na giełdzie energii konkurenci konkurują między sobą i starają się zaoferować jak najniższą cenę energii. Mechanizm giełdy działa w bardzo prawidłowy sposób. Jeśli jest nadwyżka, ceny powinny lekko spadać. Wszyscy bowiem ze sobą dosyć gwałtownie konkurują i starają się, żeby energia była coraz tańsza. W momencie, kiedy nawet dojdą do granicy, zaczynają zastanawiać się nad kolejnymi oszczędnościami. A może po prostu nie remontować, a może nie inwestować w elektrownie. Wobec tego ten poziom mocy w elektrowniach zacznie powoli spadać. Naprawdę źle się stanie, kiedy na dodatek będzie to skorelowane z kryzysem i zaczniemy konsumować mniej energii elektrycznej. Ta konsumpcja spadnie, a producenci energii elektrycznej zaczną ze sobą konkurować jeszcze bardziej, co odbije się na obniżce ceny energii. Będzie się wydawało, że rynek zachowuje się w całkiem sposób przewidywalny i prawidłowy. Ale wcześniej czy później moc zainstalowana w elektrowniach spadnie jeszcze bardziej. I wówczas przyjdzie moment, kiedy wszyscy włączą swoje odbiorniki elektryczne, kiedy przemysł przyniesie zapotrzebowanie na więcej energii elektrycznej, i obecnie istniejące elektrownie nie będą w stanie zrównoważyć rosnącego zapotrzebowania. Natychmiast odbije się to na giełdzie. Wszyscy będą żądać wyższych cen. Ale elektrownie wciąż nie są zbudowane. Wciąż nie są w stanie sprostać rosnącemu popytowi. Wobec tego ceny rosną jeszcze bardziej. Aż wreszcie rosną w sposób hipergwałtowny. I czujemy to wszystko na naszych kieszeniach. Ale to, tak jak się mówi, mleko się już rozlało.